Zwrot Piotruś w Cyrzyńcu zaprosił nas, dziękujemy za zaproszenie, na swoje urodziny, tak? Bo to w tym momencie to obchodzicie. Tak. W 2022 roku obchodzimy 40-lecie istnienia ogrodu. No to trochę historii. Jak powstał ten ogród, jak wygląda dzisiaj? Więc tak, wiadomo, że to były tereny po prostu pola. Zagospodarowano to, wyrastały potem altanki, prezesi się zmieniali. Najdłużej urzędującym tutaj prezesem był pan prezes Wiesław Tomczuk, który urzędował przez 25, może 7 lat, trudno mi tak dokładnie powiedzieć. Ja jestem dopiero pierwszą kadencję, czyli przez 4 lata. Zmieniały się, tak jak powiedziałam, prezesi, a ogród piękniał. I tak, utworzone zostały 2 place zabaw, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do kosza, 2 parkingi, plac zabaw tu przy wschodniej części. No i w ostatnich latach, czyli 2019-2022, pojawiła się nasza siłownia zewnętrzna i modernizacja placu na terenie zachodnim ogrodu. Jakżeż też w 2022 roku, tuż przed uroczystością, dokonaliśmy remontu, modernizacji tarasu, gdzie wykonaliśmy oczywiście podbitkę i podłogę. To, co widzimy w tle. To, co widzimy w tle. Jaki jest ogród Piotruś dzisiaj, obecnie, ile jest działek, ilu działkowców? To jest ogród, który leży na 31 hektarów, 57 arów. Mamy 438 działek i działki są wszystkie zagospodarowane. W większości to mieszkańcy miasta Biała Podlaska. W większości to są właśnie mieszkańcy Biała Podlaska, ale niestety dzierżawimy grunt, czy stety, grunt od gminy Biała Podlaska. No bo takie są zasady, jesteśmy jedynym ogrodem w okręgu bialskim położonym na terenie gminy, a nie w mieście Biała Podlaska. Czy działkowcem jest w obecnym czasie być łatwo i czy to jest poświęcony czas swojej działce właśnie skierowany bardziej do osób już na emeryturze, z wolnym czasem, czy również młodzi odnajdują się grzebiąc w ziemi? Jeśli chodzi o to ostatnie słowo, grzebiąc w ziemi, to myślę, że najbardziej to odnajdują się emeryci, ludzie po prostu starsi. Młodzież, owszem, u nas jest bardzo dużo działek, gdzie młodzież właśnie jest dzierżawcą, bo my nie mamy własności, dzierżawcą, ale na tych działkach są zadbane, nie powiem, ale dominuje trawnik. Wypoczynek. Wypoczynek i rekreacja. Ogródki, domyślam się, cały zresztą Piotruś, rod Piotruś, wzwodociągowany, prąd wszędzie doprowadzony. No nie, wodociągów to my tu nie mamy wodociągów. A chciałoby się. Bardzo by się chciało, każdy z nas ma studnię bitą głębinową, bo no, to jest bardzo duży koszt dla ogrodu, w tej chwili nie stać nas. Elektryfikacja jest przeprowadzona w całym ogrodzie, wszystkie działki, wszystkie alejki są po prostu dostępne do energii. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że cały ogród jest pod okiem 9 kamer, które pracują non-stop i przez 3 miesiące mamy możliwość odczytania zapisu. Dzisiaj urodziny, kogo żeście zaprosili, jak będzie wyglądał ten dzień? Zaprosiliśmy tak, prezydenta, wójta, zaprosiliśmy naszego pierwszego wiceprezesa Okręgowego Związku, Polskiego Związku Działkowców z Lublina, czyli pana Michalika. Zaprosiliśmy oczywiście byłego prezesa, który przede mną jeszcze był i tyle lat, i który ma tytuł honorowego prezesa ogrodu, oczywiście z małżonką. No i zaprosiliśmy też prezesów bialskich ogrodów, no i oczywiście działkowców, których serdecznie witam, zresztą wszystkich witam, którzy są, no i zarząd, komisja rewizyjna, bo takie mamy struktury. Ogród na tyle duży, że alejki widzę fajnie nazwane. Takie najciekawsze nazwy? Najciekawsze nazwy to są takie, że jeśli idziemy główną alejką kwiatową, to alejki na lewo, na prawo to są alejki kwiatów. Wzdłuż to jest alejka topolowa i sosnowa.
ale wszystkie nazwy kwiatów, poczynając astrów, bratków, cynni, dalii i tak dalej. Wszystkie nazwy kwiatów, aż dochodzimy do zawilców. To jest strona zachodnia ogrodu. Chwała też tej działalności, że włączacie w to młodzież szkolną, bo tak ogród też czyni. Były różnego rodzaju przedszkola, no, szkoły. I też się cieszą, też promują to wszystko w społeczeństwie. Chwalą się, że się nareszcie poznali na marchewce, co to jest marchewka, co to jest pietruszka itd. i tak dalej. Szanowni Państwo, życząc Wam wszystkiego, co dla działkowców jest potrzebne, a przede wszystkim dobrych sukcesów, jeżeli chodzi o zbiory. Życzę Wam dobrej atmosfery, bo bez niej nie ma działalności, nie ma tej. W każdym razie łączmy się razem, wręczyć puchar zarządowi i całemu ogrodowi oczywiście. Trzymajcie tak dalej, rozwijajcie się i myślę, że w razie potrzeby Was nigdy nie zabraknie. Nie zabraknie. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Dobra. Drodzy działkowcy, pięknie dziękuję za zaproszenie na tak dostojną uroczystość. Przede wszystkim takie spotkania są o tyle najmilsze, że jeżeli samorząd miasta jest wspólnotą, to jest to wspólnota, która składa się i jest skupiona więzami tych mikro społeczności, a takim jest właśnie społeczność działkowców. Staramy się rzeczywiście, panie prezesie, wspierać jako samorząd działkowców. Mam taką miłą satysfakcję, że uczyniliśmy pewien taki precedensowy krok, wprowadzając do budżetu, i chcemy to już uczynić trwałą regułą, te środki. Nie przecież tak bije się w piersi, przyznaję to, wielkie. Ale jednak wobec tego, że wcześniej nie mieliśmy tego zwyczaju, na pewno bardzo potrzebne i pomocne w załatwianiu przez Was tych spraw, które niestety czasem po prostu kosztują. I na pewno jest to jakieś ulżenie kieszeni każdego z działkowców, gdy ta własna składka może być trochę dzięki wsparciu samorządu mniejsza. Chciałbym Wam życzyć dalszego, pięknego rozwoju. To działkowcy są tą fajną społecznością, która prezentuje te najbardziej naturalne ludzkie odruchy. Bo przecież działkowcem jest ktoś, kto kocha przyrodę, kto uwielbia obcować z naturą, kto co do zasady jest człowiekiem uśmiechniętym, spędzającym swój wolny czas wśród osób myślących i czujących podobnie, bardzo pomocnym. I jeszcze jeden wspaniały atut, który trzeba podkreślić przy tym chlubnym jubileuszu. A zauważmy, to jest czas dojrzewania dwóch pokoleń. Tu są osoby, które przychodziły na te działki jako małe szkraby, dzisiaj przychodzą z dziećmi, a wielu z Was przecież gości na nich swoje wnuki. I to jest ta niemożliwa do przecenienia rola. Ja bardzo krótko, 40 lat to większość sentymentu, bo też tutaj spędziłem większość swojego, można powiedzieć, już bardziej dorosłego życia. Ale to, co jest najważniejsze, Państwo czujecie się tutaj bezpiecznie. Ja w tej chwili za to bezpieczeństwo odpowiadam, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową. Zawsze byliśmy też Was blisko i cały czas jesteśmy. Życzę Wam Państwo zdrowia, bo na 40 lat to trzeba mieć zdrowie, żeby świętować. Wszystkiego dobrego. Z okazji tego 40-lecia ja jako prezes honorowy pragnę podziękować dyplomem. Dyplom z okazji jubileuszu 40-lecia Powstania Ogrodu. Zarząd ROD Piotrów Styżyński. Na ręce członków zarządu ROD składam serdeczne gratulacje i wyrazy wdzięczności dla całej rzeszy działkowców za pracę na rzecz ogrodnictwa działkowego. Życzę jednocześnie wielu sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym.